Serdecznie witam wszystkich w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szanowie na kolejnej Ekstra Akademii Słowa, bo tak możemy chyba nazywać naszą akademię, którą organizujemy co jakiś czas i poświęcamy ją konkretnemu polskiemu poecie. Mówię temu ekstra, dlatego że Akademia Słowa działa cały rok i tutaj nasi szanowscy literaci regionalni spotykają się, piszą, mają warsztaty, słuchają, recytują i to jakby toczy się swoim rytmem cały czas. Natomiast co jakiś czas, tak jak powiedziałam, poświęcamy tę akademię konkretnemu poecie. W ubiegłym roku mieliśmy przyjemność czytać Leśmiana, a w tym roku, z racji tego, że rok 2018 został ogłoszony rokiem Zbigniewa Herberta, czytamy Herberta. Bardzo serdecznie witam zastępcę burmistrza miasta Chrzanowa, pana Tadeusza Kołacza. Pan burmistrz, tak naprawdę, ja muszę to powiedzieć, ponieważ są nowe osoby, mamy dużo młodzieży dzisiaj, jest inicjatorem tych ekstra akademii, bo tak, na taki pomysł kiedyś wpadł i myśmy to bardzo szybko podchwycili. I cieszymy się, że kolejne spotkanie, panie burmistrzu. No i zobaczymy, kogo będziemy czytać następnym razem. Bardzo serdecznie witam członków Akademii Słowa, bardzo serdecznie witam członków dyskusyjnego klubu książki, naszych wiernych przyjaciół, obserwatorów, no i młodzież licealną, która tak licznie dzisiaj się stawiła. Fajnie, że przyszliście, że chcecie posłuchać Herberta. No i zobaczymy, to nie jest łatwy poeta. Ale myślę, że warto co jakiś czas też wracać do poezji, bo poezja, jak wiemy, no, staje się niszowa. A myślę, że jest wiele osób, które piszą, a chowają do szuflady. A chcemy, żeby to przede wszystkim wychodziło na światło dzienne. I po to między innymi robimy Akademię Słowa. Ja jeszcze powiem, że czytanie Herberta tak naprawdę miało odbyć się 21 marca, ponieważ wtedy mamy Światowy Dzień Poezji, czyli w środę. Ze względów takich organizacyjnych mamy dwa dni wcześniej. Może i dobrze, takie preludium do Światowego Dnia Poezji. Proszę Państwa, dzisiaj będziemy czytać Herberta i nie będziemy jak gdyby już innym przedstawiać kolejnych członków, którzy naszej akademii, która dzisiaj będzie czytać, zrobimy to już na końcu, przedstawiając się i rozmawiając jeszcze w kuluarach tego wieczoru, tej naszej akademii. A więc zaczynamy. W Akademii Słowa, dwa dni przed Światowym Dniem Poezji, czytamy Zbigniewa Herberta. O dwu nogach pana Cogito. Lewa noga normalna, rzekłbyś optymistyczna, trochę przykrótka, chłopięca, w uśmiechach mięśni z dobrze modelowaną łydką. Prawa, pożal się Boże, chuda, z dwiema bliznami, jedną wzdłuż ścięgna Achillesa, drugą owalną, blado-różową, sromotną pamiątką ucieczki. Lewa skłonna do podskoków, taneczna, zbyt kochająca życie, żeby się narażać. Prawa szlachetnie sztywna, drwiąca z niebezpieczeństwa. Tak oto na obu nogach, lewej, którą przyrównać można do Sancho Panza, i prawej, przypominającej błędnego rycerza, idzie pan Cogito przez świat, zataczając się lekko. Siódmy anioł. Siódmy anioł jest zupełnie inny. Nazywa się nawet inaczej Szemkę. To nieco Gabriel, złocisty, podpora tronu i baldachim.
ani to, co Rafael, stroiciel chórów, ani także Azrael, kierowca planet, geometra nieskończoności, doskonały znawca fizyki teoretycznej. Szemkel jest czarny i nerwowy. I był wielokrotnie karany za przemyt grzeszników między otchłanią a niebem. Jego tupot nieustanny. Nic nie ceni swojej godności i utrzymują go w zastępstwie tylko ze względu na liczbę 7. Ale nie jest taki jak inni. Nie to, co hetman zastępców Michał, cały w łuskach i pióropuszach. Ani to, co Azrafael, dekorator świata, opiekun bujnej wegetacji ze skrzydłami jak dwa dęby szumiące. Ani nawet to, co Dedrael, apologeta i kabalista. Szemkel, Szemkel, sarkają aniołowie. Dlaczego nie jesteś doskonały? Malarze bizantyjscy, kiedy malują 7, odtwarzają Szemkela podobnego do tamtych. Sądzą bowiem, że popadliby w herezję, gdyby wymalowali go takim, jak jest. Czarny, nerwowy, w starej, wyleniałej aureoli. Stronę Herbertów nie znosił zwłaszcza rozmów o korzeniach, dzieciństwie. Kpił, że każdy ma przecież jakiegoś tatusia i jakąś mamusię, skąd pochodzi. Że w dobrym wojaku Szwejku jest generał Herbert, który sprawdza ciągle czystość latryn. Może to też jego krewny. Kochał za to, jak to poeta, mistyfikację. Wspomina jego siostra Halina Herbert-Żebrowska. Radziła mu więc: Zbysiu, prostuj. Ani jednak myślał. Przeciwnie. Bardzo się cieszył. A cóż to mi szkodzi? Śmiał się. Lubił, gdy krążyły o nim wersje najróżniejsze. A ci biedni poloniści bili się między sobą, która prawdziwa. Sam też je produkował, także nie wszystko, co mówił na swój temat, trzeba brać serio. Czego to on o sobie nie naopowiadał? Na przykład, że studiował na Akademii Sztuk Pięknych, że w czasie okupacji pracował w sklepach, handlował, choć nie miał takiej potrzeby, najwyżej dla papierosów. Bo oczywiście gorzej im się powodziło. Rodzice jednak ich utrzymywali. Maria Skaniaków-Herbertowa była ładna, pogodna, beztroska. Po gimnazjum rozpoczęła pracę w banku Bolesława Herberta i już pierwszego dnia wpadła mu w oko. Odprowadził ją do domu, co jej ojciec zaraz zauważył, wybiegł przed dom, kim pan jest, krzyczał. Popłakała się. Myślała, że pan dyrektor zaraz ją zwolni, ale przeciwnie, szybko się z nią ożenił. I jak tradycyjnej rodzinie przystało, zajmowała się wyłącznie domem i dziećmi, bardziej z nią związanymi niż z surowym, oschłym i zamkniętym ojcem. Nigdy nie interesował się dziećmi, ale od czasu do czasu urządzał nam takie seminaria humanistyczne, wspominał po latach Zbigniew Herbert. Rzeczywiście, zaszczycał ich, zapraszając do swojego gabinetu, brał pana Tadeusza, trylogię, Odyseję, które poznali, zanim nauczyli się czytać. Czytał tylko fragmenty, objaśniał, streszczał, bardzo to przeżywali. Kiedy Zbyszek zawiózł mnie po raz pierwszy do Sopotu, do rodziców, wspomina po latach Katarzyna Herbertowa, doszło z jakichś powodów do gwałtownej sceny i ojciec po prostu wyprosił nas z domu. W gruncie rzeczy byli do siebie bardzo podobni. Tak rzadko trzymał w rękach moją ciepłą głowę, pisał o nim później Zbigniew Herbert. Izadora Danka. Nie była piękna. Trochę kaczy nos. Resztę powłoki cielesnej znawcy cenili wysoko. Trzeba im wierzyć. Lecz teraz już nikt nie odtworzy jej tańca. Nie wskrzesi Izadory.
pozostanie zagadką w Tiulach, tajemnicą jak pismo Majów, jak uśmiech Dżokondy. To, czemu zawdzięczała niebotyczną sławę, może było w złym guście jak wiersze Nerona, sceniczne jęki boskiej Sary, ryki Holidaya, morderczą władzę sprawuje zakaist, to znaczy diabeł mody, diabeł przemijania. Zegar epoki staje, bogowie idą na dno. Greków znała na tyle, na ile znać może przeciętna dziewczyna ze stanu Ohio. Opętana wizją urojonej Hellady, a Budrel rzeźbił ją w postaci bachartki. Lekkomyślnie zdradziła serce i alkowę w godnej nagany książce pod tytułem My Life. Odtąd wiemy dokładnie, jak aktor Berci odkrył przed nią świat zmysłu. Jak szalał Gordon Craig, Konstanty Stanisławowski, hordy muzyków, nababów, pisarzy. A Paris Singer rzucił jej do stóp wszystko, co miał. Imperium niezawodnych maszyn do szycia, etc. Ach, gdyby żył podówczas Eurypides, pewnie by ją pokochał albo znienawidził i dał rolę w tragedii już na całą wieczność. Im bardziej gasł jej talent, tym goręcej wierzyła, że tylko taniec może uratować świat. Od nędzy, od udręki. Ta mistyczna wiara pchnęła ją na trybuny, więc agitowała. Fluidy szły od niej jak z wielkiego pieca, a nędza i udręka stały w miejscu jak słup. Zapomniała widocznie, że sztuka Hela nie ocala, Apollo niech wybaczy błąd. Krótko, ale namiętnie, jak wszystko, co robiła, pokochała młodziutki kraj rad i Lenina. Gwiazda zawisła na szyi maszynisty dziejów. Niestety, żadna z tego nie wynikła iskra. Izadora nudziła jeszcze ciężki przemysł i rolnictwo. Rewolucja w lekkich pląsach jest i była snem. Biedaczce pomyliła się utopia z prawdą. Passant, skoro potem tłumy poszły za nią. Luminarze nauki, pastorów, Sartru. Kraj nadziei musiała pożegnać niestety. Na pocieszenie wzięła kosztownego poetę. Nieprzytomny Jesienin sobaczył, kochał, wył. Zaprawdę finał sztuki godny był dramatu. Po życiu pełnym wzlotów i upadków narzędziem śmierci stał się kaszmirowy szal. Zbyt długi pewnie jak ogon komety. Wplątany w szprychy auta kaszmirowy szal zadusił, jak oszalały z zazdrości Otello. A ona jeszcze tańczy. Ma przeszło 100 lat. Siwa staruszka, blada, prawie niewidoczna, między wielkością a śmiesznością tańczy. Już nie tak ekstatycznie, jak dawniej, przed laty, z rozwagą przeoryszy, dojrzałym namysłem, stawia swe bose stopy nad przepaścią. Nasz strach nie nosi nocnej koszuli, nie ma oczu sowy, nie podnosi wieka, nie gasi świecy. Nie ma także twarzy umarłego. Nasz strach to znaleziona w kieszeni kartka. Ostrzec bójcika, lokum na długiej spalone. Nasz strach nie polatuje na skrzydłach wichury, nie siada na wieży kościelnej, jest przyjemny, ma kształt pośpiesznie związanego tobołu z ciepłą odzieżą, suchym prowiantem i bronią. Nasz strach nie ma twarzy umarłego. Umarli są dla nas łagodni. Niesiemy ich na plecach, śpimy pod jednym kocem, zamykamy oczy, poprawiamy usta, wybieramy suche miejsce i zakopujemy. Nie za głęboko, nie za płytko.